Cześć, witajcie. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w nieco innej scenerii. Nie jesteśmy w żadnym ładnym mieszkaniu, przy wieżowcu, na tle samochodu, a za nami jest ohydnie wyglądający kontener budowlany. Dzieje się tak, ponieważ w dzisiejszym odcinku nawiążemy do nadmiarowych kosztów podczas prowadzenia remontu, takie właśnie jak ten kontener, które powodują, że wasze flip lub inwestycje w nieruchomości mogą przestać się spinać, gdzie te koszty są coraz wyższe. Więc jeżeli chcecie się wszystkiego dowiedzieć, zostańcie do końca i oglądajcie odcinek. Na samym początku wygląda to mniej więcej tak. Znajdujecie mieszkanie lub kupujecie mieszkanie u dewelopera, może to też być mieszkanie z rynku wtórnego, zakładacie sobie, ile zapłacicie za robociznę, ile zapłacicie za materiał, ile zapłacicie za kuchnię. I wydaje się, że to jest całkowity koszt remontu. Natomiast jest jeszcze bardzo dużo ukrytych kosztów, które powodują, że cała inwestycja wychodzi znacznie drożej, o których nikt z nas nawet nie pomyśli na pierwszy rzut oka. Jedną z takich rzeczy jest właśnie kontener budowlany, który znajduje się za mną. Przy jakiejkolwiek zmianie układu mieszkania, gdzie musimy wyburzyć ścianę lub gdy musimy wynieść jakieś stare meble, choć meble powinniśmy wynosić na gabaryty i do tego zachęcam, bo wtedy jest to właściwie darmowe, płacimy na to w naszej opłacie za wywóz odpadów i śmieci, to wywóz takiego kontenera budowlanego, który ma 5 czy 7 ton, a uwierzcie mi, przy remoncie 5 czy 7 ton gruzu to wcale nie jest tak dużo, potrafi kosztować nawet parę tysięcy złotych, jeżeli odpady są mieszane. Bardzo często zdarza się też, że widząc, że robimy nasz remont, sąsiedzi zaczynają robić swoje drobne remonty i w takim kontenerze lądują jakieś stare rzeczy, tapety i po prostu połowa bloku lub kamienicy dorzuca się do naszego kontenera, za który potem my płacimy. W takiej sytuacji trzeba oczywiście wyciągać te rzeczy na zewnątrz, jest to wasz prywatny, zainwestowany kontener, za który wy płacicie, więc trzeba przypilnować, żeby nie płacić także za kogoś innego. I taki kontener potrafi kosztować nawet parę tysięcy złotych i to jest dopiero pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą jest na przykład usługa elektryka. Pomimo tego, że bierzecie ekipę remontową, która wykonuje instalację elektryczną, warto jest wziąć osobę, która ma uprawnienia, żeby spięła wam całą rozdzielnię elektryczną czy też skrzynkę, zależy jakim słownictwem kto z was się tutaj posługuje. No i wtedy taki koszt spięcia skrzynki elektrycznej lub jeszcze jakiś przeróbek opisania tego wszystkiego wynosi nawet od paruset złotych, nawet do ponad 1000 złotych, jeżeli na przykład jest jakaś skomplikowana instalacja i rzeczywiście trzeba tam spędzić sporo czasu. Kolejna rzecz to mamy przeróbki instalacji gazowej, czyli na przykład w mieszkaniu jest piecyk gazowy, może się okazać, że ten piecyk gazowy jest z jakiegoś powodu niesprawny, w najgorszym wypadku musimy wymienić cały piec, ale w najlepszym wypadku mogą być do wymiany na przykład jakieś części lub może ich w ogóle nie być. Natomiast biorąc pod uwagę, jakie mamy stawki na rynku, no to jakiekolwiek przeróbki instalacji gazowej wynoszą od paruset złotych, bo nawet paru tysięcy złotych. Zakładając, że w mieszkaniu macie stare grzejniki, nie wystarczy tylko je ściągnąć, trzeba jeszcze zamrozić rury, wypożyczyć zamrażarkę do rur i to powoduje, że na przykład wymiana 5 grzejników w mieszkaniu może kosztować nawet około 2000 zł i to będzie wtedy cena za samą robociznę. Do tego trzeba jeszcze dokupić nowe grzejniki, gdzie sztuka kosztuje około 400 zł, więc razem mamy 2000 za robociznę i 2000 zł za całkowicie nowe grzejniki. Spójrzcie, że już na samym kontenerze instalacji elektrycznej, instalacji gazowej lub jakimś ogrzewaniu przepłacamy właściwie około 10 tysięcy złotych więcej, tylko za to, a te rzeczy są właściwie w prawie każdym mieszkaniu i niewiele osób zwraca na nie uwagę. Kolejny koszt, który jest i który staje się coraz wyższy, zgadnijcie, to jest oczywiście czynsz. Czyli jeżeli kupujecie mieszkanie, niezależnie od tego, czy tam mieszkacie, czy nie, musicie każdego miesiąca zapłacić czynsz. Obecnie te czynsze bardzo mocno poszły w górę. Jeszcze jakiś czas temu czynsze w mieszkaniu na przykład 50-metrowym wynosiły około 400-500 zł. Obecnie zdarza się, że czynsz w takim mieszkaniu to jest nawet 1000 zł. I też trzeba to wziąć pod uwagę, ponieważ jeżeli remontujecie takie mieszkanie przez 4 miesiące, 5 miesięcy, coś jeszcze się przedłuża, koniec końców wychodzi, że te 5000 zł to też jest wasz dodatkowy koszt, ponieważ musieliście w tym czasie utrzymywać mieszkanie. I już dobiliśmy do 15 tysięcy złotych kosztów dodatkowych. Kolejne rzeczy, których ktoś z was może nie liczyć, to jest na przykład transport. W głównych sieciówkach jak Leroy Merlin czy Castorama, kiedy wasze materiały przyjeżdżają na budowę, mogą być tam przywiezione albo autem typu HDS, czyli autem z taką gdzieś większą paką, który ma swój podnośnik, który jest w stanie te rzeczy rozładować, ale transport takim HDS-em to znowu jest około 700-800 zł, w zależności oczywiście jak daleko od sklepu trzeba z tym zajechać. Do tego dochodzą nam zawsze jakieś błędy ekipy remontowej, czyli na przykład pęknie im płytka, źle dotną panele, oczywiście się nie przyznają do tego, mogą też użyć na przykład zbyt dużo gładzi lub co gorsza, mogą to gładź wynieść z mieszkania i powiedzieć, że im brakło i sobie ją gdzieś sprzedać na boku i to też są realne nadmiarowe koszty inwestycji, które mogą was spotkać, jeżeli niedostatecznie będziecie pilnować ekipy remontowej. Więc jak łatwo się zorientować, już dobiliśmy do parunastu tysięcy złotych tylko na takich prostych rzeczach. Do tego dochodzą nam jeszcze wszelkiego rodzaju projekty, bo jeżeli na przykład zmieniamy
sposób użytkowania lokalu z mieszkalnego na użytkowy, jest już nam potrzebny projekt architekta, za który on również skasuje nas parę tysięcy złotych. I to są rzeczy, które oczywiście trzeba sobie wliczać w koszty tej całej inwestycji, no bo finalnie, jeżeli chcecie sprzedać mieszkanie, no to musicie na nim zarobić odpowiednią ilość pieniędzy, lub jeżeli chcecie wynająć, no to wasza stopa zwrotu też musi być odpowiednio wysoka. I ludzie bardzo często popełniają ten błąd, że nie wliczają opłaty za kontener, za prąd, za gazownika, za projekt, nie wliczają czynszów, liczą tylko kwotę za remont, natomiast w trakcie całego remontu przychodzi naprawdę bardzo, bardzo dużo takich dodatkowych rzeczy. Nie mówiąc już o czasie, paliwie, czyli czasie, gdzie musimy pojechać do takiego marketu, spędzić tam 2-3 godziny, a pamiętajcie, że godzina pracy każdego z nas to jest od paru dziesięciu, nawet pewnie paru tysięcy złotych, jeżeli by to dobrze policzyć. I to jest też taki koszt alternatywny, który my wtedy ponosimy. Do tego mamy jeszcze oczywiście koszty projektanta, wszelkiego rodzaju wizualizacji, na podstawie tych rzeczy pracuje na przykład ekipa remontowa, no bo to też nie jest tak, że oni przychodzą na mieszkanie i od razu wiedzą, co mają robić. Trzeba im dokładnie rozrysować, gdzie mają być jakie punkty, jaka ściana ma być pomalowana, jakie na jaki kolor, no i oczywiście standardowo taka wizualizacja też nie jest zrobiona za darmo. Sama zwykła wizualizacja mieszkania to jest koszt około od 10 do nawet 300 zł za metr kwadratowy, więc przy mieszkaniu 50-metrowym mamy tutaj około 500 do 1500 zł. Kolejnym bardzo ważnym aspektem, który może w znacznym stopniu zwiększyć koszty remontu, jest na przykład konieczność dodatkowej pracy przez stolarza. Jeżeli na przykład macie ścianę, po tej ścianie biegnie rura, ona nie jest w żaden sposób ukryta w ścianie, no to wtedy oczywiście meblarze muszą dodatkowo nacinać, też jest dodatkowa usługa, więc za coś takiego jest dodatkowa opłata. I ostatnia rzecz, warto też wspomnieć tutaj o wyposażeniu mieszkań, czyli poza zwykłym remontem, robocizną, materiałami remontowymi i budowlanymi, chociaż w sumie no to można powiedzieć, że brzmi, jest to dokładnie to samo, poza meblami kuchennymi trzeba jeszcze mieszkanie wyposażyć. I tutaj mamy takie rzeczy jak telewizor, wszelkiego rodzaju szafki, sztućce, poduszki, wieszaki, tak żeby najemca mógł tam wejść właściwie na gotowo. Więc jeżeli sobie te wszystkie koszty zreasumujemy, przy zwykłym wynajmie jesteśmy w stanie przekroczyć budżet nawet o parę dziesiąt tysięcy złotych i warto już na samym początku mieć tą świadomość, że te koszty istnieją i sobie je zaplanować, bo wtedy być może wybierzemy mniejsze mieszkanie o mniejszych parametrach, gdzie każdy metr kwadratowy remontu, wyposażenia będzie kosztował nas oczywiście mniej i to spowoduje, że nie zabraknie nam po prostu finalnego budżetu do tego, żeby to mieszkanie wykończyć. I bardzo często jest tak, że ludzie kupują mieszkanie do generalnego remontu, bo żyją jeszcze takim przeświadczeniem, że obecnie remont mieszkania kosztuje około 30 czy 40 tysięcy złotych, a potem wchodzą na rynek, wysyłają ogłoszenia i się okazuje, że to są oferty ekip remontowych za samą robociznę, które nierzadko wynoszą nawet 1400-1500 zł za metr kwadratowy generalnego remontu w bloku z wielkiej płyty i taki remont wtedy zamiast kosztować na przykład 1000 zł tak jak kiedyś, nagle będzie kosztował nawet 3000 zł, jeżeli podliczymy do tego jeszcze wyposażenie, kuchnię, nawet 4000 zł za metr kwadratowy. Finalnie okazuje się, że taka osoba płaci nawet parę tysięcy więcej za mieszkanie, niż gdyby kupiła gotowe, wyremontowane mieszkanie, które jest na rynku, które jest gotowcem inwestycyjnym lub zwykłym mieszkaniem, gdzie może właściwie od samego początku zacząć zarabiać, nie musi się niczym martwić, a dodatkowo jeszcze oczywiście dostaje rękojmię od poprzedniego właściciela. Więc ja uważam, warto sobie tutaj umieć porzeźbić w tych mieszkaniach, bo na materiałach możemy odpowiednio zaoszczędzić, możemy ten proces odpowiednio zoptymalizować, ale trzeba mieć świadomość, że nie jest to tanie. I obecnie nawet dobrze zoptymalizowany remont generalny mieszkania 50 metrów lekką ręką będzie kosztował 100 tysięcy złotych, nawet jeżeli macie w miarę tanią ekipę remontową, dobrego meblarza i dobry dostęp do materiałów, które też są już po zniżkowych cenach. Tych rzeczy, które trzeba tam zrobić, jest po prostu tak dużo, że naprawdę sam się czasem zastanawiam, żeby kupować gotowe mieszkania, ewentualnie coś tam przemalowywać, nie pakować się w ten długotrwały remont, który kosztuje zawsze wiele nerwów, wiele pieniędzy, często się przedłuża. Często są też wymagane jakieś projekty na przykład przez wspólnotę mieszkaniową czy przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego, kiedy sąsiad na nas na przykład doniesie. I koniec końców okazuje się, że bardzo często warto kupić gotowe mieszkanie, nie pakować się w te dodatkowe koszty i jest to wtedy dla Was po prostu bardziej opłacalne. Mamy coś pewnego, dodatkowo mamy rękojmię i według tego można sobie spokojnie działać. To już na tyle w tym odcinku. Sami zastanówcie się, która droga Waszym zdaniem jest lepsza. Czy wolicie kupić gotowy produkt, czy wolicie jednak sami coś tym wyrzeźbić. Jakie są plusy i minusy takich rozwiązań? Dajcie proszę znać w komentarzu. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do końca tego odcinka i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie!